Na program zaprasza John Deere, producent kosiarki samojezdnej X350R. Sponsorem Onet Rano jest Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Dzień dobry, panie Pawle. Witam serdecznie. U mnie się światy zmieniają, wiesz, w sekundę. Z samochodu na zewnątrz, z samochodu na zewnątrz. Paweł, przed treningiem jeszcze, prawda? Przed. Dlaczego? Jest 8.04. Każdy szanujący się złoty medalista... Ludzie śpią, ludzie śpią naprawdę o tej godzinie. Ale sportowcy też? Też. Poza tym, że chodzą po mediach i opowiadają o swojej historii. Normalnie kiedy się twój trening zaczyna? 11. Naprawdę. 11, czasem 17 i mamy dwa treningi. Po ile? O 1,5-2 godziny. To... Fakt, że zazwyczaj o 8 jestem u psychologa już, także. To jest ważna sprawa. Często o tym mówimy i nie jest to oczywiste w wielu dyscyplinach sportu, żeby sportowcy mieli takie właśnie wsparcie. Często się mówi, przygotowanie fizyczne ok, ale ta mentalna strona jest chyba jedną z najistotniejszych, jak nie czasem nawet istotniejszą. Prawda? Tak, nie każdy zdaje sobie sprawę, że taka potrzeba jest. Mhm. Każdy myśli, że kurczę, tyle lat sobie sam radziłem, no to dalej będę sobie sam radził, ale to tak nie do końca chodzi o to, żeby iść do psychologa z problemami, bo psycholog ma pomóc wyciągnąć dodatkowy procent tego, co potrafimy. No i ja w to wierzę, ufam temu i jestem. Znalazłem człowieka, który też w to wierzy i wierzy we mnie i razem współpracujemy. Czyli byłeś na tyle już przygotowany i dojrzały, że to ty sam poprosiłeś o takie wsparcie, tak? Tak, to znaczy ja miałem inny problem, bo ja na początku gdzieś mojej kariery miałem problemy z kontuzjami, gdzieś tam mentalna strona też przez to była słabsza. Ile żeby, miałeś lat? Ja tak naprawdę od pierwszego sukcesu, czyli 2008 roku, kiedy miałem 19 lat, zostałem wicemistrzem świata juniorów, tutaj w Bydgoszczy, u siebie w domu. Zacząłem łapać kontuzje i to były różne właśnie kontuzje przez zaniedbania. Dlatego znalazłem ludzi, z którymi współpracuję, którym ufam i dzięki którym funkcjonuję do dnia dzisiejszego. Fajne jest to, co powiedziałeś, że psycholog, takie właśnie to wsparcie jest w stanie poprawić twój wynik sportowy. Jak się patrzy na was, czy to jest bieżnia, czy to jest boisko, czy to jest stok narciarski, to człowiek myśli sobie, a wyjeździł swoje, to ma medal. A tu się okazuje, że często rozmowa, przepracowanie pewnych rzeczy pozwala mieć to swoje. Tak, zdecydowanie. No, niekiedy bywa tak, że zawodnik, sportowiec jest lepszy na treningu niż na zawodach i wtedy myślę, że pomoc tego psychologa jest bardzo przydatna, pomocna. No ja wierzę w to, że 6 metrów nie czeka, nie dzięki ciężkiej pracy też, ale dzięki ciężkiej pracy z psychologiem i uwarunkowaniu mojego ciała, mojej głowy na to, żeby takie wyniki osiągnąć. 6 metrów mnie czeka. No tak, tak, taki jest plan, taki jest cel i marzenie. Poczekaj, 6 metrów akurat załatwiliśmy dla ciebie szyber, tak, żeby popatrzeć, gdzie to 6 metrów się kończy. To jest taka, no, gdzie to jest? Tak, to chyba do tych pierwszych anten, nie? Czy nie? Może do tej obręczy tutaj? No trochę, chyba trochę za dużo. No, nie ograniczaj się, Paweł. Nie, no nie możemy, dobrze. Kiedyś tam będę. Ładnie. 6 metrów, w którym momencie swojej kariery to będzie okazja skoczyć? Niektórzy twierdzą, że już jest za późno, bo mam 30 lat w tym roku, będę miał 30 lat w tym roku. Już zostałem ponoć najstarszym mistrzem Europy na hali. Ale jeszcze cię wpuszczają? Jeszcze mnie wpuszczają na zawody i ja mam nadzieję, że jeszcze młodym pokażę, co starsi potrafią. A jest szacunek młodych do starszych? Jak to wygląda w lekkiej atletyce, szczególnie w takiej dyscyplinie jak twoja? Myślę, że jest, że to się tak patrzy, że ojej, 35 lat jeszcze przychodzi, no to jest gość szacun. Jak jeszcze ma siłę się podnieść na tej tyczce, to szacun. Ale już w ogóle w każdym sporcie, tak, gdzieś tam jak 40 ma, no to już ukłony ma w drzwiach. Ale, dobry dziadku. Tak, ale tak naprawdę to jest trudne w sporcie wytrwać tak długo i szczerze ja planuję, to jest kolejne takie marzenie, oprócz poza tymi 6 metrami, żeby zostać w tyczce w sporcie do 40 roku życia.
Wow. Ale już później chcesz szkolić innych, czy ty chcesz nie, być zawodnikiem? Nie, ja bym chciał jeszcze zawodnikiem być. Rekord świata 40-latków wynosi 5,80, także wszystko przed nami. Wow, inaczej się skacze mając 40 na kartku. Na karku. Nie wiem, nie wiem. No ale nikt tego nie zrobił do tej pory? No zrobił właśnie, on jest teraz menadżerem, także mamy stały kontakt. Pytam o radę, jak to zrobić, żeby w wieku 40 lat jeszcze skakać. No to był gość taki ze Stanach Zjednoczonych, Jeff Hartwig, który 6 metrów skoczył ponad 9 razy, także taka legenda naszego sportu, ale strasznie świadomy tego czym sport się je. Tyczka jak jest długa? 5,10. Moja. Są dłuższe, krótsze, tak. Okej. Okay. I to 6 to jest na dzisiaj rzecz skrajnie trudna, czy do zrobienia? No nie wiem, bo jeszcze tego nie zrobiłem. No, skoczyłem 5,93, czyli, czyli... No tyle zabrakło, tyle. Właśnie. Tak, tyle zabrakło. No i wydaje się, że powinno być wszystko okej. No ale myślę, że to nie fizyczna jest bariera, a ta psychologiczna. Ale też dlatego, że ten moment, w którym wy stoicie z tą tyczką tuż przed... startem, to tam się najwięcej w głowie kotłuje, czy kiedy biegniesz? Nie, na samym początku skoku tam się dzieje, że ja widzę tą poprzeczkę i o kurczę, przecież tam oni ją podnieśli. Jeszcze to kwestia jest tego, że czasem trzeba wziąć twardszą tyczkę i biorę twardszą tyczkę i ojej, chyba nie dam rady. No i tych myśli trzeba się pozbyć. No. Ja pracuję, żeby tak było i mam nadzieję, że wszystko będzie... Jak z nią, bo ona trochę waży też, nie? 5,9, tak jak powiedziałeś, ile waży? Kilogram? Ona waży 3 kilogramy, może trochę ponad, tylko że trzymamy ją za koniec i nie trzymamy jej w pionie, także z nią trzeba trochę walczyć. Ale myślę, że i tak najtrudniejsze jest to, żeby w tym pędzie gdzieś tam trafić do dołka, trafić z odbiciem, bo każde 10 cm w jedną lub w drugą stronę może być kosztowne potem nad tym. Technika skoku może ucierpieć na tym. Ty się na niej jeszcze jakkolwiek wspinasz, kiedy ona jest już w dołku i tak dalej, czy jak to wygląda? No to znaczy... Trochę za szybko to robisz i dlatego nie każdy zauważył po prostu. Tak. Ja staram jej się poddać. Czyli ty ją złapałeś raz, wpadła do dołka i ty jej dajesz się nieść. Tak, bo ja staram się jak najwięcej energii na początku przekazać, a potem jak najwięcej z niej zabrać tej energii, wykorzystać. Czyli to jest drugi zawodnik w sumie. Tak. Dlatego ja myślę, że wtyczka jest o tyle prosta, żeby długo to robić, bo jest ta tyczka, którą jeżeli dobrze się potrafi wykorzystać, to nie trzeba aż tak dobrze przygotowanym być. I jak patrzysz na ten cały czas, w którym się zajmujesz swoją dyscypliną, to technologia tutaj pojawiła się jakaś fajna, kosmiczna, która zmienia trochę. To na czym trenujesz, z czym trenujesz? Nie kosmiczna. Ja wiem, że... To znaczy mam... Mogę dotknąć tych tyczek, na których skakali moi starsi koledzy, dużo starsi. Tak. I one były dużo cięższe, takie były toporne, potem one były lżejsze, gdzieś tam wkradło się włókno węglowe, które spowodowało, że te tyczki były lżejsze. Bo zobacz, ja sobie to tak wyobrażam, przepraszam, że wejdę ci w słowo, że jak ona ma więcej właśnie cudów nowoczesnych, no to ona jest lżejsza, więc ty nie musisz tymi 3 kilogramami biec do przodu, tylko możesz biec 2, będziesz szybszy. I tak jest, i tak też jest, i te tyczki, ja teraz znalazłem nową firmę od zeszłego roku, współpracuję z inną firmą Essex, która produkuje dla mnie tyczki i myślę, że jesteśmy wspólnie zadowoleni z tej współpracy i te tyczki faktycznie są lżejsze, pracują troszeczkę inaczej, ale tutaj mamy trochę mniejsze pole do popisu, nie? Bo ta tyczka i tak musi się zgiąć, musi się wyprostować, także dobrze by było. Czy ona się kiedykolwiek tobie złamała? Nieraz, tak. Co wtedy? Pokiereszowałeś się? No, nie było tak źle. Najgorsza taka moja kontuzja, jak puściłem tą tyczkę, zlekceważyłem ją troszeczkę z krótkiego rozbiegu, byłem już do góry nogami, puściłem i wyprostowałem się w twarz. Wtedy były 3 kości połamane. No nic przyjemnego, no ale tak leżąc w tym dołku, no taka sportowa zaciętość, mówię, panie trenerze, ja już chyba dzisiaj nie będę skakał. Tutaj krew się leje, panie trenerze, dzisiaj chyba odpuścimy. Się odpuszczę, ale jutro o 11 jestem. Tak, miałem plan, ale nie wyszło. Pół roku przerwy. Przez pół roku sportowiec, który jest naprawdę w formie, ale no nie wyszło mu coś takiego, to jest ten moment, w którym masz ochotę się poddać, czy co cię napędza do tego, żeby jednak nie rezygnować? No wiadomo, że takie momenty są i ja już nieraz słyszałem, że będę jeździł na wózku inwalidzkim z powodu moich kontuzji, gdzieś tam pleców, choroba Scheuermana, z której wyszedłem w jakiś sposób ponoć nieuleczalna. Ja chodzę i trenuję, no i
wiadomo, że takie myśli na pewno się pojawiają, ale ja nie wyobrażam sobie siebie robiącego co innego, bo ja kocham to robić, ja uwielbiam to robić, uwielbiam się męczyć, będę musiał i mam nadzieję, że zostanę w dalszym ciągu przy sporcie, przy tyczce. Wydaje mi się, że mam niezłe oko i muszę się przyglądać, jak pracuje mój trener, żeby potem takie same sukcesy jak trener osiągać. Chciałbyś trenować? Chciałbym, bardzo. To jest trudna rola, to znaczy zastanawiam się zawsze, patrząc choćby na aktorów, którzy stają się reżyserami, że czasami nie dźwigają tego tak, jak powinni, nie? Że to jest jednak zupełnie inny sposób pracy, inny sposób bycia, no i praca z kimś innym niż tylko ty. Na pewno jest to jakieś poświęcenie. Trzeba się skupić na kimś innym i nie ma się na to wpływu takiego, jak się ma jako zawodnik. Ale myślę, że mnie to cieszy, jak pomagam swoim kolegom i podpowiadam im i oni robią postępy, to mi to sprawia radość. Mi to sprawia taką samą przyjemność, jak ja sam bym skakał i robił takie postępy, także myślę, że spełnię się w tym. Paweł, to teraz mamy te 5,93 przeskoczone. Te 7 zostaje. To jest tyle 7? Możemy. No powiedzmy. To co inaczej musisz zrobić, żeby skoczyć te 7 więcej? No właśnie sęk w tym, że muszę zrobić chyba to samo, co na tym poprzednim skoku, a ja za bardzo kombinuję. No bo to, tak jak rozmawialiśmy, czy ja jeszcze mogę coś dołożyć? No tak. Jak im więcej chcę dołożyć, tym trudniej, a im wyżej wisi, to tym więcej chcę dołożyć, tak? No, jednak to pokrętna metoda myślenia jest nie do końca dobra. Ile musi być w tym wyjściu styczką i przygotowaniu się na bieżni do startu frajdy, ile musi być koncentracji, ile musi być profesjonalizmu, ile musi być przypadku? Ja myślę, że tutaj nie ma przypadku, że ktoś, kto nie potrafi tego robić, ktoś, kto nie zrobił roboty, po prostu nie skoczy i tyle. No, przypadek to jest, myślę, że przypadkiem jest to, że dzisiaj jestem w super świetnej dyspozycji i może jakbym wszystko się ułożył, to bym pobił rekord świata, tak? Bo jestem na to gotowy dzisiaj. Nie, dzisiaj już nie będziesz, no bo wstałeś za wcześnie. Nie, no będę. No. To rano wstaję, temu Pan Bóg. Prawda? Daje, tak powinno to być. No. No i myślę, że praca, talent i to jest dobrze, tutaj nie ma farta. A kiedy się zdarzyło, że ktoś ci powiedział, panie kochany Pawle, ma pan talent do skakania o tyczce? No, to się zdarzało. Kiedy to się zdarzyło? No myślę, że mój dziadek od samego początku, któremu zawdzięczam to wszystko, to kim jestem, że ja jestem sportowcem, bo to myślę, że dziadek powiedział, ty będziesz utalentowanym tyczkarzem. Ty jesteś utalentowanym tyczkarzem. Czyli on też miał oko. Tak, dziadek od... To jest niesamowita historia, bo dziadek ze mną od 9 roku życia, czyli od 98 roku, do czasu, kiedy ja byłem pełnoletni, do 18 roku życia, był ze mną na każdym treningu. Każdym treningu, dzień w dzień? Dzień w dzień, każdym jednym. Cudne wsparcie. Naprawdę. I te treningi przychodziły do domu i to nie było uciążliwe, bo ja dalej się uczyłem, dalej wchłaniałem wiedzę. Dziadek się tego uczył, przekazywał to mnie, młodemu chłopakowi, tak, 9-letniemu. I doszliśmy do tego, co mamy, że jestem. Fajnie. Mam co robić w życiu. No bo sport, tak jak mówisz, te treningi wracały do domu. To jest tak, że w ogóle w każdym sporcie, który wydaje mi się, że jest dużo czasami takich problematycznych sytuacji, które się zdarzają, kiedy człowiek zabiera pracę do domu. No ty tym sportem żyjesz cały czas. Nie masz czasu na nic innego prawie, że. No nie. Nie mam. I ten sport też jest w domu, bo moja żona często... Żeby się z nią widzieć, często muszę zabierać ją na obozy. Żona jeździ ze mną na zawody, bo czasem trzeba jechać gdzieś daleko samochodem, to żebym ja był w miarę wypoczęty, to żona prowadzi. I ten sport jest w domu, to jest nieuniknione, no to jest jakieś źródło utrzymania, to jest nasz chleb. No, ale no tak jak mówię, gdybym ja musiał to robić, bo tak, bo by nie było innego wyjścia, to może by to było trudne, ale ja chcę to robić, ja uwielbiam to robić i tak jak mówię, no jeżeli chcę to robić jeszcze przez 10 lat, no, po 20 latach, jak to muszę robiłem, wciąż kochać. No to coś chyba w tym jest. Tylko zobacz, sam powiedziałeś, od 9 roku życia. Od 9 roku. Masz 30, no to już trochę lat jest, a jeszcze dyszka przed tobą. No i pięknie.
pięknie, jestem gotowy. Wiesz, nie wiem czy wiesz, ale powiedziałeś w którymś momencie naszej rozmowy, tutaj w mojej Bydgoszczy, czy te miasta ze sobą jeszcze rywalizują, czy już nie? Nie wiem, czy cię mogę wysadzić bezpiecznie, nie czy wiem, potrzebuję nie, ja uwielbiam tutaj do Torunia przyjeżdżać, bo tutaj jesteśmy i ja uwielbiam być w Toruniu i jak mamy wolną chwilę z żoną, to przyjeżdżamy. Ja nie czuję tej rywalizacji. Nie ma tu jakichś znanych tyczkarzy z Toruniu? Nie ma. Gdzie w Polsce jest twoja największa konkurencja? Albo gdzie na świecie dzisiaj jest twoja największa konkurencja? W Kto Polsce? Ci spędza z powiek? To mi nie spędza z powiek, bo ja lubię rywalizować. Mm. Ja się cieszę, kiedy mogę z dobrymi, z lepszymi rywalizować, bo wiem, że to pozwala mi osiągnąć więcej. Mm. Ale wracając do sedna, to tyczkarz, taki największy rywal, i myślę i na świecie, i w Europie, i w Polsce, to jest tutaj Piotr Lisek, który trenuje w Szczecinie. Oprócz tego są Stany Zjednoczone, Francja i Szwecja, w sumie Stany Zjednoczone, i tam jest ten młody taki... Młody, naprawdę. W Szwecji jest młody 19-letni chłopak, okay, który skoczył 6.05 w zeszłym roku, 6 już w tym roku, także... Na pewno, no on troszeczkę spędza, ale powiedz, tak 11 lat, 10 lat młodszy i tak... Ty 5,93, marzysz o 6, on skoczył 6,05, tak? Ale przypadkiem wyćwiczył to? Udało mu się? To jest powtarzalne? To jest powtarzalne i to jest gość, którego my jako tyczkarze obserwujemy od małego chłopaka, gdzieś tam jako 8-9-latek, on już skakał dobrze i to... Prawne oko tyczkarza mogło widzieć, że coś z tego będzie i to jest gość, który coś kiedyś osiągnie. No i to się stało. Osiąga. Ale nie pozwolimy mu, żeby było łatwiej. Tak? Prawda? Tak, utrudnij mu życie i to jest łatwe. Tak. Puenta Polaka, utrudnij mu życie. Ale tak w tym akurat robił. W tej rywalizacji i w tym znaczeniu to rzeczywiście ma swój sens. Dam sobie wszystko. Paweł, bardzo dziękuję. Paweł Wojciechowski, dzięki, że wstałeś. Wiem, że to nie jest pora dla sportowca. Nie ma problemu, przyjemność po mojej stronie. Niech ten dzień się w takim razie fajnie rozkręca. Ja biegnę do spotkania z kolejnym gościem. Tomek Organek, kojarzysz? Zobacz, selfiaczki się dzieją, popatrz tylko. Muzycy to mają fajnie, dziennikarze i sportowcy gorzej, nie? Tak. Nie, to może nie przeszkadzajmy. No. Trzymaj się. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dominik, wrócę do ciebie jeszcze, dobrze, dobra? Dzięki bardzo. Sponsorem Onet Rano był Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Na program zaprosił John Deere, producent kosiarki samojezdnej X350R.